Jestem przeszczęśliwa, jestem dumna z tych dziewczyn, naprawdę one włożyły tyle serca, tyle radości i w ogóle bardzo się tym wszystkim przejęły. Ja je uspokajałam cały czas i właściwie tak je stymulowałam, nie bójcie się, macie to, co trzeba mieć, macie talent, świetnie wyglądacie, świetnie się ruszacie, piękne macie głosy, brzmią świetnie razem. Doradziłam im trochę inny repertuar, żeby był zróżnicowany. No i w ogóle od początku wierzyłam w to, że zajdą bardzo daleko, aczkolwiek nie byłam pewna, czy wygramy, dlatego że konkurencja była naprawdę duża. I jak słyszałam dzisiaj finalistów, to myślę sobie, o, już nie jestem taka pewna. Ale okazało się, że naprawdę warto było i ja jestem przeszczęśliwa, że mogłam brać udział w tym programie, bo to jest tak, jak powiedziałam, że to jest dopiero początek do jakiejś takiej sprawiedliwej drogi, równowagi, żeby właśnie ludzie po 60 mogli też wyjść i powiększyć to grono wokalistów, którzy śpiewają swoją duszę, serce o swoim życiu i sprawiają radość. Przede wszystkim energia pani Urszuli Dudziak, jej takie pozytywne nastawienie, ona po prostu lubi ludzi, lubi przebywać z ludźmi i ona jest taka serdeczna, jest wspierająca, jest zachęcająca. A serdecznie ludzie przyciągają serdecznych. Dokładnie. To się nakręca, to no, prawda. Nakręca. Tak, Urszula jest ona ma tak niewiarygodną energię i taką pewność w siebie, w tym, co robi. I to tak naprawdę pobudza do życia, do działania. Zaraźliwe. Zaraziła cudowna, po prostu wspaniała dziewczyna, cudowna. Można powiedzieć, że trochę taka czwarta siostra Szydłowska. Można. Tak, bo śpiewałyśmy od czasu do czasu malutko, ale śpiewałyśmy razem też. Także oczywiście jest naszą siostrą.